Cześć moi drodzy, niestety przychodzę dzisiaj do Was znowu, już drugi raz w tym tygodniu, z odcinkiem, w którym będę Wam przypominać życie osoby, która właśnie od nas odeszła. Jak zwykle dostałam od Was bardzo dużo wiadomości, że chcielibyście zobaczyć odcinek o panu Kazimierzu Mazurze, aktorze, którego w ostatnich latach mogliście oglądać w serialu Barwy Szczęścia, gdzie wcielał się w Tomasza. Ale wiele osób także wspomina jego rolę w kultowym filmie Noce i Dnie. Dziś Wam więc przypomnę, jak wyglądała jego kariera. Zdradzę Wam także, jak wyglądało jego życie prywatne, a w tym również nie brakowało zwrotów akcji. Powiem także o tym, jak żegnają go najbliżsi i przyjaciele, a także całe środowisko, które teraz pogrążone jest w żałobie. Zapraszam Was więc na wspomnienie o panu Kazimierzu Mazurze. Pan Kazimierz Mazur urodził się 2 grudnia 1948 roku we Wrocławiu. W 1974 roku ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. I kiedy pierwszy raz stanął przed kamerą, jeszcze nie był absolwentem, tylko studentem. Miało to miejsce na drugim roku jego studiów. Zagrał chuligana w filmie telewizyjnym Wizyta. Jednak ze światem aktorskim zetknął się już dużo wcześniej, ponieważ był również przez całe swoje życie aktorem dubbingowym, ale to właśnie od tego zaczął również przygodę z aktorstwem, ponieważ uczestniczył w realizacji dubbingu do serialu Kocia Ferajna. Przez wiele lat związany był także z teatrami. Pracował w Teatrze Ateneum, Teatrze Ziemi Mazowieckiej, a także w Stołecznym Teatrze Komedia. Zajmował się także reżyserią teatralną. Natomiast oczywiście popularność przyniosły mu te role filmowe i telewizyjne. Zaraz po studiach dostał niewielki epizod w serialu Wielka Miłość Balzaka i zaproszenie do zagrania Tomasza Niechcica w Niezapomnianych Nocach i Dniach Jerzego Antczaka. I choć na swoim koncie nie miał zwykle głównych ról, każdym swoim wcieleniem udowadniał, że jest aktorem bardzo wszechstronnym, ponieważ te epizody, te role drugoplanowe muszą być bardzo silne, żeby zapadały w pamięć, a w przypadku pana Kazimierza tak właśnie się działo. Aktor zagrał także mniejsze role w produkcjach takich jak Dom, 40-latek 20 lat później, Wiedźmin czy serialu Na Wspólnej. Ale myślę, że w ostatnich latach najbardziej kojarzyliście pana Kazimierza jednak z serialu Barwy Szczęścia, gdzie wcielał się w rolę Tomasza Wiśniewskiego, męża Amelii. Jeśli chodzi o życie prywatne, pan Kazimierz bardzo mocno interesował się religiami. Sam był współzałożycielem zarejestrowanego w 1995 roku rodzimego kościoła polskiego, w którym pełnił rolę ofiarnika generalnego, a także członka Rady Związku i sekretarza oraz skarbnika. Kościół ten zrzesza kilka tysięcy osób i nawiązuje do etnicznych przedchrześcijańskich wierzeń. Słowian. Jak czytam w opisie, jego wyznawcy wierzą, że o losie świata decyduje siła kosmiczna zwana Bogiem Najwyższym i wcielająca się w kilku pomniejszych bogów. Wyznawcy tej religii deklarują natomiast wielką tolerancję dla wszystkich innych religii, mniejszości i sprzeciwiają się wszelkim przejawom nietolerancji czy rasizmu. A pan Kazimierz był także badaczem historii chrześcijańskiej oraz kościoła katolickiego i roli, jaką odegrał w nim Ojciec Święty Jan Paweł II. W 2008 roku napisał i wydał książkę Troska o ład społeczny w kontekście kazań kardynała Karola Wojtyły w piekarach śląskich w latach od 1965 do 1978 roku. Jeśli chodzi o życie prywatne, to myślę, że co nieco możecie tutaj kojarzyć, choć bardziej skojarzycie pewnie imię i nazwisko z pewnym aktorem, ale to zaraz Wam wyjaśnię. Pan Kazimierz był dwukrotnie żonaty. Pierwszą jego żoną była pani Beata Bogdańska-Mazur, którą ma syna Kazimierza Mazura, którego to właśnie możecie kojarzyć. Nie tylko dlatego, że nazywa się tak samo jak swój tata, ale również jest aktorem. Najbardziej znanym z roli Na Wspólnej. I faktycznie oprócz imienia i nazwiska, które zaraz nam przynosi na myśl skojarzenie starszego pana Kazimierza z tym juniorem, to jednak panowie raczej stronili od tego, żeby podkreślać swoje powiązania. Obaj wolimy działać, tworzyć, niż robić zamęt wokół siebie. Choć stanowimy z pewnością jedyny, niepowtarzalny duet Kaziów Mazurów na świecie, mówił pan Kazimierz w rozmowie z Teletygodniem. Jednak co oczywiste, myślę, że to samo imię i nazwisko doprowadzało do niekiedy bardzo zabawnych sytuacji. Ludziom się miesza. Na przykład piszą w mojej filmografii, że grałem w Nocach i Dniach. Noce i Dnie kręcono 10 lat przed moim urodzeniem, powiedział w rozmowie z Teletygodniem serialowy Kamil z Na Wspólnej. Natomiast pan Kazimierz Mazur po tym, jak rozpadło się jego małżeństwo z pierwszą żoną, ułożył sobie życie ze znaną artystką. Drugą żoną aktora była kompozytorka Katarzyna Gartner, która współpracowała m.in. z Agnieszką Osiecką czy Marylą Rodowicz i jest twórczynią wielu hitów.
Para kiedyś wybrała się do Dzień Dobry TVN, by opowiedzieć o swojej relacji. Zdradzili tam, że poznali się w 1974 roku, ale nie od razu między nimi zaiskrzyło. On dopiero kończył studia, a ona rok wcześniej stworzyła Przebój Małgośka. Pani Katarzyna bardzo się spodobała panu Kazimierzowi, ale w drugą stronę już nie do końca. Nie zwróciłam na niego uwagi, bo był młodszy ode mnie. Po latach, kiedy nasze małżeństwa przeminęły i byliśmy wolni, związaliśmy się ze sobą. Trzymamy się już tyle lat i końca nie widać, mówiła wtedy Katarzyna. Pan Kazimierz w 2002 roku przeprowadził się do swojej ukochanej. Para już rok później zdecydowała się również na ślub. Zamieszkali w niewielkim gospodarstwie przy wsi Komaszyce pod Kielcami. Okoliczności jednak, w których pani Katarzyna trafiła do tej miejscowości, wcale nie były dla niej miłe ani przyjemne. Dlaczego? W tle niestety była choroba. W 1985 roku zachorowała na białaczkę. Mieszkała wtedy w Szwajcarii i niewiele wcześniej zaczęła pracę w radio. Jej lekarz po wykryciu choroby doradził jej spokój i przeprowadzkę na łono natury. Byłam przerażona tą perspektywą. W Szwajcarii homary i langusty, a tu marchewka, kasza, czarny chleb i zioła. Nie wiem, czy wytrzymałabym w tym postanowieniu, gdyby nie moja mama. Powiedziała mi, że mam żyć tak, jak nakazał doktor. Bardzo mnie wspierała w tym początkowym okresie. Po roku zapomniałam o chorobie i tak otworzyłam nowy rozdział swojego życia. Kompozytorka zaczęła pisać piosenki, do których aktor tworzył teledyski. Jednak jak to często bywa w przypadku artystycznych związków, również i ta para była związkiem bardzo emocjonalnym i często targały nimi różne emocje, o czym mówili w wywiadach. Każdy artysta ma swoje fumy. Ja jestem szczurem, a ona jest koniem. Koń zawsze podepcze szczura, a szczur zawsze podgryzie końskie kopyta, mówił pan Kazimierz w Dzień Dobry TVN w kwietniu zeszłego roku. Natomiast pani Katarzyna tak w 2017 roku podsumowywała współpracę z własnym mężem. Życie we dwójkę jest innym życiem. Dopełniamy się artystycznie. W 3 minutach potrafi zawrzeć story. Wideoklipy, które nakręcił, są oglądane w internecie. Tyle, że nie ma z tego pieniędzy, a wręcz przeciwnie, trzeba jeszcze zainwestować. Ale w ten sposób walczy się o istnienie na rynku. Teraz jak nie macie w internecie, to nie macie w ogóle, więc artyści za wszelką cenę próbują się z nim pokazać i modlą się, żeby ktoś chciał ich wysłuchać, zobaczyć i dostrzec, zauważyła. A pan Kazimierz i pani Katarzyna stworzyli wspólnie również teatr, teatr muzyczny Balustrada. I bardzo często śmiali się, że pomysł na ten teatr powstał przez pierogi. Jak to możliwe? Ponieważ kompozytorka występowała w programie Śląska Karuzela i tam żaliła się, że bardzo często ma świetne pomysły na spektakle, ale rzadko dochodzą one do realizacji. Więc wspólnie postanowili stworzyć miejsce, gdzie będą mogli realizować wszystkie pomysły pani Katarzyny i pana Kazimierza. Chcieliśmy, żeby wystawić spektakl z piosenkami moimi i Osieckiej. Nasz dorobek na scenie w wykonaniu młodych ludzi. Kazik mówi, jak przyniesiemy jakieś dobre pierogi, to może dyrektorzy nam to wystawią. A jak ktoś inny przyniesie coś lepszego, to wtedy nas nie wezmą. Po kilku takich przypadkach, kiedy dyrektorzy mówili, że naszego spektaklu nie chcą, powiedziałam, ale to jest dobre, Kazik, nie załamuj się, chodź, zrobimy sami ten teatr. I zrobiłam teatr dla mojego męża, z miłości. Natomiast jak to w życiu bywa, nie zawsze również w życiu tej pary było sielankowo. Nie ominęła ich tragedia, a właściwie w sumie tragedia była o krok. Bo oczywiście można nazywać tragedią utratę całego swojego majątku i dorobku, ale jednak najważniejsze udało im się ocalić. Mam tutaj na myśli pożar, który wybuchł w nocy z 28 na 29 stycznia 2012 roku. Wszystko przez źle wykonane przewody kominowe. Już spaliśmy, mąż krzyknął, pali się. Złapał mnie na ręce i wyniósł w koszuli na zewnątrz. Wtedy po raz pierwszy dostałam udaru, przez kilka tygodni nie mogłam chodzić. W tragedii stracili także cały dorobek życia, swoje artystyczne osiągnięcia, między innymi sprzęt muzyczny, instrumentalny, a nawet ślubne obrączki. Straty wyceniono na ponad 3,5 miliona złotych. Jednak na szczęście pomogli im przyjaciele, a także obcy ludzie, organizując koncerty charytatywne. Podczas ewakuacji udało im się jednak ocalić fortepian, który pieszczotliwie nazywali Edziem. Straciliśmy właściwie wszystko. Ocalał tylko stół, papier nutowy i Edzio. Dla mnie to był sygnał, że jeszcze nie jest fajny. A Edzia zdążyli wynieść strażacy. Odpadła mu jedna noga, ale fortepian ocalał.
I również w wywiadzie dla Śląskiej Karuzeli para ta zdradziła przepis na udany związek przez wiele, wiele lat. Nie można się gryźć nawzajem, jak się tworzy, bo jedno musi wyczuwać drugie. Ja wiem, że on ma najgenialniejsze pomysły i ja idę za tym ciosem. Staram się dogodzić mojemu mężowi, by muzyka, która mu pasuje, była dla niego odpowiednia. A pani Katarzyna przyznała, że przez lata wspólnego życia bardzo się ze sobą zżyli, także właściwie nie wyobrażała sobie życia bez niego. Nie ma męża, nie ma mnie, nie ma mojej pracy, nie ma nic, nie umiem funkcjonować bez niego. Pani Katarzyno, proszę się trzymać. Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 sierpnia 2022 roku zmarł pan Kazimierz Mazur, wybitny aktor filmowy, teatralny i dubbingowy. W ostatnich latach związany z naszą agencją, rodzinie i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia. Napisano na profilu agencji Wink Management, która pierwsza podała informację o śmierci pana Kazimierza. Jednak wzruszającego wpisu na swoim Instagramie dokonał również syn pana Kazimierza, Kazimierz Mazur Junior. Dziś odszedł mój największy przyjaciel, tata, wybitny aktor, kochany człowiek, Kazimierz Mazur. Przemierzaliśmy razem noce i dnie. Dobranoc, mój kochany, napisał syn artysty. Wśród żegnających pana Kazimierza był również Jerzy Antczak, twórca i reżyser dzieła, z którym pan Kazimierz był niewątpliwie najbardziej kojarzony. Odszedł Kazimierz Mazur, Tomaszek z Nocy i Dni. Kochany Kaziu, bez twojej kreacji Noce i Dnie nie miałyby tego kolorytu rodzinnej sagi. Twój temperament, brawura, wiarygodność były czymś niezwykłym. Kochany nasz, dziękujemy ci za udział w naszym filmie. Odpoczywaj w pokoju i niech ci ziemia lekką będzie. W sercach i pamięci pozostaniesz na zawsze. Z miłością, Jadwiga i Jerzy. Napisał pan Jerzy na swoim profilu na Facebooku. I choć, tak jak wam wspomniałam, najbardziej znany był z kilku ról, jego portfolio było naprawdę bogate. Na swoim koncie miał bowiem kilkadziesiąt ról w polskich filmach, serialach. Miał także na koncie bardzo wiele występów w teatrach. I na pewno był jednym z najbardziej znanych, lubianych i cenionych aktorów starszego pokolenia. Jestem więc ciekawa, z czego wy najbardziej pamiętacie pana Kazimierza. Czy w ostatnich latach oglądaliście go w Barwach Szczęścia, czy może te role, które odgrywał za młodu, bardziej utkwiły wam w pamięci. Będę wdzięczna za to, że podzielicie się tym ze mną w komentarzach, które, jak wiecie, bardzo chętnie czytam. Bardzo dziękuję wam za wszystkie wiadomości o tym, że pan Kazimierz odszedł i że powinnam zrobić o nim odcinek. Widzimy się już w sobotę w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, moi drodzy. Cześć!